Cześć, witaj. To nie jest żaden piknik, bo to jest zdrowe odżywianie biegacza. Mamy dzisiaj dzień 16, czyli tak jak pamiętasz nasze repertuarze, podczas dnia 16 zwracamy uwagę oczywiście też na ćwiczenia, ale przede wszystkim skupiamy się na jedzeniu. Zgodnie z obietnicą będę pokazywał przykładowe dania. Przygotowany wcześniej przeze mnie brokułek, ugotowany, wiadomo, 3 minuty, on musi być w miarę al dente. Nie jest, zapewniam Cię, sztuczny, jest prawdziwy. Bardzo proste danie. Brokuł to jest niezwykły składnik witamin potrzebnych biegaczowi, a jeżeli chcesz troszeczkę zejść z wagi, jest to niezwykle istotny element całej układanki pod tytułem wewnętrzna motywacja biegowa. A że sprzyjają na okoliczności przyrody, przygotowałem również oliwę z oliwek, która będzie konieczna i niezastąpiona w tym przypadku. Prosta sprawa, oliwa z oliwek. Delikatnie polewamy na taki fajny rozszczapieżoną łyżeczkę i polewamy to wszystko oliwą z oliwek. Nie tak jak przyzwyczailiśmy się zwyczaj do bułki tartej, prawda, która podbija nam kalorie i to się ładnie skomponuje, przegryzie trochę. Zawsze towarzyszy nam bułka tarta. Tym razem bułkę tartą zastąpią orzechy włoskie, niezwykle popularne w Polsce, chociaż nazwa jest troszkę myląca. Przygotowane orzechy włoskie, które nic bardziej prostego. Bierzemy w garść. Też pamiętaj o kaloriach, żeby to było 5-6, więcej nie. I zgniatamy je w takim stopniu, żeby one zmiażdżyły się na takie drobne kawałki. Pozostaje oczywiście też, pamiętaj, tłusta ręka, bo to też jest tłuszcz, który jest bardzo nam potrzebny. Wszystkie odpowiednie tłuszcze i posypujemy to danie orzechami. Zwróć uwagę, że to wszystko, a teraz tylko jemy. Bardzo ważny i ważny moment całej obdukcji jedzeniowej to jest smak, a więc przyzwyczajeni jesteśmy zazwyczaj do tego, że bułka tarta, która podbija nam kalorie w sposób znaczny. Poza tym pamiętasz, że w ogóle nie wchodzi w grę bułka ani mleko. Także ten komponent akurat nie pasuje do naszej kuchni wspólnej. I cóż, zostaje tylko zajadać się, a zapewniam Cię, z orzechami, z oliwą, z oliwek, jest to bardzo smaczny zestaw. Naprawdę. Raptem całe danie zajmuje do 2 do 5 minut, także przyrządzasz się ekspresowo. Może się również przygotować opcjonalnie przed ćwiczeniami, ale pamiętaj, że to dzień nie tylko obżarstwa. Pamiętaj o tym, że włączyć się też do kuchni jakieś chude mięso, czy indyk, ryby, mogą być jakieś owoce morza, pierś z kurczaka, dziczyzna, chude mięso, wołowina, ale żadny kiełbas. Jeżeli chodzi o posiłek, to byłoby wszystko. Smacznego. Zjedliśmy fajny posiłeczek, fajny obiad, chude rzeczy. Teraz rozgrzewka. Dzisiaj mamy gimnastykę statyczną, czyli potrzebny nam do tego materiał, czyli karimatka. Można to wykonać w pięknych okolicznościach przyrody. Ptaszki wokół świergolą, aż się chce ćwiczyć. Gimnastyka statyczna, czyli utrzymywany, pamiętamy, prawda, jak pokazywałem Tobie w pomieszczeniu zamkniętym, kiedy cały organizm potrzebuje do 30, nawet 40 sekund utrzymywania pozycji tych ćwiczeń. Ja zrobię, pamiętasz, 10-5-minutową rozgrzewkę, która dla Ciebie nie będzie już żadnym wyzwaniem, wszak to już połowa naszego kursu, 16 dzień. Ja się spokojnie udam, wrócę po 10 minutach i pokażę Ci partię ćwiczeń. Można oczywiście jakimś takim żywszym tempem, jeżeli oczywiście czujesz, że Twoja forma pozwala Ci na marszobieg i truch. Czemu nie? W tym programie nie ma jakichś sztywnych ram. Jeden dzień biegania, drugi dzień bez biegania, ale każdego dnia coś znajdziemy dla siebie ciekawego. Zapraszam. Proponuję zdjąć buty, które nie będą nam w tym momencie potrzebne. I rozpoczynamy od ćwiczenia, które doskonale znamy. 30 sekund, rozciągamy pasmo. Ta ręka idzie
nóż i utrzymujemy tak do 30 sekund. Podobnie w drugą stronę. Kolejne ćwiczenie. Dociągamy, jak pamiętasz, kolano jak najbardziej do siebie. Przekładamy leciutko nogę, przekręcamy poprzeczną w drugą stronę. I oczywiście klatka powinna być wypięta i leciutko dociskamy. Pamiętaj tylko do skali ciągnięcia. Jeżeli czujesz jakieś ciągnięcie, gdzieś jakieś nadwyrężenie, musisz uważać, a tak może dojść w ekstremalnym przypadku do zerwania tego mięśnia. Także 30 sekund na początek powinno wystarczyć. Podobnie druga strona, która strona jest bardziej asymetryczna, która strona może boleć. Na przykład ja tę stronę bardziej odczuwam, no ale u mnie bierzemy poprawkę na 20 lat dreptania po asfalcie. I dociągamy. Kolejne dobrze ci znane ćwiczenie. Zapieramy tę nogę drugą i rozciągamy całą nóżkę. Wszystkie te mięśnie tutaj idealnie sprężynują. I lepiej te ćwiczenia wykonywać oczywiście bez butów. Też 30 sekund. Ale ja tu pokażę z profila. Kiedy trzymujemy tą partię, wówczas po 30 sekundach leciutko zginamy w kolanie i utrzymujemy do 8 sekund. To samo z drugą stroną. Przypominam, że te ćwiczenia w zależności od skali, jeżeli musisz być troszkę lekarzem własnego organizmu, jeżeli będziesz czuł, że odczuwasz któryś mięsień, że bardziej cię boli, pulsuje, należy utrzymywać go dłużej, ale nie pogłębiać, czyli nie dociskać jeszcze bardziej podczas wykonywania ćwiczeń. Także czasami warto rozłożyć to na przykład na 4 razy 30, 3 razy 1 minuta na każdą partię mięśniową. Kolejne ćwiczenie, które też jakby wzmacnia naszą stabilizację, wyprostowana sylwetka. Też pamiętasz już to ćwiczenie, też niezwykle ważne, ale też pamiętasz, żeby stopa nie rotowała na prawo, na lewo. Musi być cały czas utrzymana prościutko. Też do 30 sekund. To samo z drugiej strony. Też 30 sekund. Już po 30 sekundach mięśnie się nam uelastyczniają, co jest bardzo ważnym w przyszłości dla Ciebie, kiedy rozpoczynasz w zasadzie przygodę z bieganiem. Niechby prewencyjne ćwiczenia, które uelastycznią Ci mięśnie do takiego stopnia, że pozwolą Ci uniknąć później w przyszłości cierpienia podczas wykonywania ćwiczeń biegowych. Kolejne ćwiczenie to jest tak zwana kobra, też już dobrze Ci znana, ale niezwykle ważna. Jest to bardzo ważne ćwiczenie, dlatego trzeba mieć wyciągnięte nogi, zapieramy rączki i unosimy. Natomiast szyja zwisa swobodnie, nie napinamy jej mocno, a pośladki zostają z tyłu. Utrzymujemy to ćwiczenie. Ono rozciąga nam wszystkie mięśnie wokół kręgosłupa. Do 14-15 sekund wracamy i ponawiamy to 2-3 razy. W zależności od samopoczucia będziemy czuli przy tym ćwiczeniu, czy nie ma jakichś problemów. Jeżeli chodzi o gimnastykę dynamiczną tych ćwiczeń, gimnastykę statyczną, przepraszam, tych ćwiczeń jest niezwykle dużo, tak jak zresztą w gimnastyce dynamicznej. W następnym odcinku, prawdopodobnie znów w fajnych okolicznościach przyrody, zaprezentuję Ci przy dobrej kuchni, jak należy się rozciągać. Trzymaj się.